Setki mieszkańców zgromadziło się na Placu Baczyńskiego, aby świętować dzień otwarty funduszy unijnych. Na gości czekało wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dzień otwarty funduszy europejskich to jest taki czas raz w roku, kiedy szczególnie pokazywane są te działania, które są realizowane dzięki funduszom europejskim. Przez cały dzień stoiska dla mieszkańców Tychów i województwa, na których można było z jednej strony zobaczyć, jak województwo zmienia się dzięki funduszom europejskim, ale z drugiej to były takie oferty, konkursy dla dzieci. Planetarium miało swoje stoisko, na którym prowadzone były doświadczenia i wiele innych tego rodzaju miejsc. Stoisko województwa śląskiego, gdzie prezentowaliśmy ofertę od turystycznej przez te działania, które są realizowane przez województwo. Kampania profilaktyki raka piersi, koperty życia, działania antysmogowe. To okazja, żeby pokazać, czym jest samorząd województwa i czym się zajmuje. Tychy to jedno z miast, które bardzo dobrze wykorzystuje fundusze unijne, co zauważają jego mieszkańcy. Czy fundusze unijne zmieniają rzeczywistość dookoła? Wydaje mi się, że tak, wystarczy na Tychy popatrzeć. Pracuję w edukacji, więc myślę, że tutaj pod tym kątem bardzo. Jest jakaś taka inwestycja w Tychach, którą pan szczególnie kojarzy z funduszy unijnych? Choćby dworzec PKP. Inwestycji za unijne pieniądze w Tychach nie brakuje. Andromeda to jest pasaż kultury Andromeda dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, z Jessica tak zwanej, ale to również sieć stacji przystanków w mieście, szybkiej kolei metropolitalnej. Centra przesiadkowe dwa, które powstały w mieście Tychy, jeszcze zanim myśleliśmy o innych w skali całego województwa, czyli to takie pionierskie działania tutaj w Tychach. Wszystkich obecnych na Dniu Funduszy Europejskich w Tychach rozgrzał na sam koniec koncert Urszuli.